Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Dostałem pytanie od kilku osób, między innymi od Ewy z Tarnowskich Gór, między innymi od Beniamina, między innymi od jeszcze jednej osoby odnośnie i jeszcze od Piotra, to już czwarty, odnośnie nauczania konkretnej osoby. Tą osobę tutaj będziemy widzieć na 3 wycinkach z jej wypowiedzi. Ja oczywiście nie wiem, czy to jest stały pogląd tej osoby, czy też ona kogoś cytowała. Po prostu dostałem dokładne namiary na to w konkretnym filmiku, do czego mam się odnieść. No więc 2 osoby pytały w zasadzie o to samo, dlatego są 3 fragmenty, a nie 4. Ale też te pytania się powtarzały. Pierwsze pytanie o nauczanie z tego zakresu tej osoby dostałem w 2018 roku, więc trochę się powoli do tego zabieram. A dlatego się powoli zabieram, bo Słowo Boże mówi, aby o nikim źle nie mówiono. I nie jest moim celem przyszywać łatki temu człowiekowi, dlatego że konsekwencje są bardzo poważne. Gdyż to nauczanie, które w tych fragmentach jest przedstawione, powoduje, że ja dla tej osoby jestem satanistą i nauczam fałszywej Ewangelii, ale nie dlatego o tym mówię, że czuję się pokrzywdzony, tylko dlatego, żeby powiedzieć, że nosiciel takich poglądów, jakie są przedstawione w tych 3 fragmentach, jest właśnie człowiekiem, który głosi fałszywą naukę przeklętą przez Boga. Więc to jest bardzo poważna sprawa, dlatego że jeżeli taką Ewangelię fałszywą przedstawia ten człowiek i przedstawia Chrystusa w fałszywym świetle, no to oczywiście nie ma żadnej możliwości tutaj poszukiwania czegokolwiek, jak tylko co najmniej rewizji u jednej ze stron, a być może rewizji u 2 stron. Bo to nie jest tak, jak by się chciało, że prawda leży po środku. Prawda jest w Słowie Bożym objawiona i mamy dążyć do tego, co jest prawdą. Wszyscy po części poznajemy. Natomiast skala tych błędów, które tutaj są, jest tak rażąca, że po prostu albo ja bardzo źle czytam Biblię i wymaga to głębokiej korekty, albo ten właśnie człowiek bardzo się oddalił od nauczania Słowa Bożego i jest to człowiek, o którym możemy powiedzieć, że z zewnątrz wygląda jak sługa sprawiedliwości. Na pewno jego zewnętrzne świadectwo jest dużo wyższych kwalifikacji niż moich. Jest to, i nie mówię z jakimś przekąsem, po prostu wszedłem sobie w różnego rodzaju informacje o nim. Widzę, że ludzie pod jego postami piszą, jak ja pana pastora kocham z całego serca. I to wygląda, że to jest wręcz bardzo dużo takich osób, które tak twierdzą. I ja wcale nie zamierzam oceniać tego człowieka. Uważam, że po prostu no może kogoś przedrzeźniał, a mi podano konkretne wycinki. Ja się odniosę tylko do tych 3 wycinków, bez wnikania, czy to jest jego prawdziwy, stały pogląd, czy też jest to jakiś dowcip, gdzie kogoś przedrzeźniał, bo tam chwilę później faktycznie przedrzeźniał oszustaka. I też tutaj możliwe, że ten wycinek faktycznie dotyczy też przedrzeźniania czyjegoś poglądu. No a widać, że sposób prezentowania przez tego mówcę jest bardzo swobodny, więc być może wynika to z tego, że ja po prostu dostałem konkretne wycinki do oceny i tylko się odnoszę do tych wycinków, do tych fragmentów, więc nie oceniam tego człowieka, nie wdaję się w polemikę z człowiekiem, tylko z poglądem, który jest na tych trzech wycinkach. A dlaczego nie poddaję ocenie człowieka? Bo jeśli otworzymy drugi list do Koryntian, 11 rozdział i zobaczymy wersety 14 do 15, jest tutaj tak powiedziane, że nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Szatan nie jest aniołem światłości, szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Więc to, że życie czyjeś zewnętrzne jest bez zarzutu i znany jest to człowiek z tego, że jest po prostu bardzo dobrym, praktycznym świadectwem, no to bardzo dobrze, bo tak powinien żyć każdy chrześcijanin, ale równocześnie to niczego nie gwarantuje. Tak? Tutaj widzimy, że słudzy diabelscy przybierają postać sług sprawiedliwości. I też w Mateusza 7 rozdział. Mateusza rozdział 7. Mamy bardzo porządnych ludzi. 7:21. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Czyli widzimy osoby, które mówią Panie, Panie, uznają Jezusa Chrystusa za Pana, przynajmniej zewnętrznie to werbalizują, przedstawiają. A więc są to konkretne osoby o konkretnych opiniach na temat Chrystusa. Wiemy, że nikt, tylko w Duchu Świętym można powiedzieć Panie o Chrystusie i oni faktycznie dostali łaskę Ducha Świętego, że mówią Panie, Panie o Panu Jezusie. Wiemy, że oczywiście posiadanie darów Ducha Świętego w żadnym wypadku nie mówi, czy dana osoba jest zbawiona, czy jest potępiona, dlatego że nawet Judasz, który nigdy nie był wierzący, Balaam, który nigdy nie był wierzący, obaj poszli do piekła, a posiadali dary Ducha Świętego. Saul, który nigdy nie był wierzący, król, też był między prorokami, więc on też jednoznacznie, idąc do piekła z prędkością, jak widzimy jego życiorys, dosyć dużą, no to ten człowiek mimo to miał dary Ducha Świętego. Tak jak Bóg daje deszcz dla złych i dobrych, tak samo obdarowuje wszystkimi dobrymi darami złych i dobrych, więc to, że ktoś coś otrzymał, nie znaczy, że jest jakimś po prostu tutaj wyznacznikiem, żeby za nim iść. Obdarowany nie znaczy zbawiony. I dalej, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie. Czyli powtarza się, tak? Pan Jezus mówi, powiedzą, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Prorokowali albo przemawiali w imieniu Pana. No wielu mówi w imieniu Pana, tak? I w tym momencie co dalej jest? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. Czyli naprawdę odbywało się uwalnianie ludzi od złych, demonicznych wpływów w wyniku ich pracy. Też w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Czyli faktyczne dokonania były, tak? Pan Jezus ich nie kwestionuje, a Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie macie prawa. Albo idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Jednoznacznie widzimy, że jeżeli jest nauczanie fałszywe, a praktyka jest bardzo podobna do tego, co jest wzorcem chrześcijańskim, to wcale Pan Jezus z tego powodu się do danej osoby nie przyzna. Jest wyraźnie powiedziane, że powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie. A więc kluczowe jest, czy dane nauczanie, dane prorokowanie, dane mówienie w imieniu Pana jest zgodne z Pismem Świętym i dlatego tutaj też ten wspaniały człowiek, którego po prostu jest ten materiał dotyczy, którego wycinków trzech dotyczy, no to jest po prostu No, jego wspaniałe życie, godne naśladowania, chciałbym być chociaż w połowie tak porządny jak on, to w tym momencie nie ma znaczenia, jeśli doktryna jest kulawa. Tak jak mówiłem, działam na 3 wycinkach, czyli podobnie jak bierzemy gastroskopię lub inne badanie, wkładamy sondę, wycinamy 3 małe wycinki i teraz jeżeli w tych wycinkach jest nowotwór, to wnioskujemy na temat żołądka, tak? Ale zdarza się, że są fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne wyniki testów. Stąd ja tylko bazuję na tych 3 wycinkach. Być może te 3 wycinki są niereprezentatywne, być może są krzywdzące, dlatego nie należy oczywiście brać pod uwagę tego, że ja coś przyklejam tej osobie. Nie, to nie jest moim celem. Moim celem jest przedstawić, co uczy Słowo Boże na te 3 poruszane zagadnienia. I to jest dla mnie istotne, dlatego że prawda Słowa Bożego ostoi się na wieki, natomiast poglądy ludzkie się zmieniają. I to my jesteśmy słabi. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ja uważam, że wyrażanie takich poglądów jak w tych 3 wycinkach jest objawem upadku, głębokiego upadku. Jeżeli to głosi człowiek narodzony na nowo, jest to tak głęboki upadek, że aż się podejrzewa, że to jest człowiek całkowicie nienarodzony na nowo, który nigdy nie poznał prawdy. Ale znowu nie wolno wyciągać takich wniosków, gdyż o Locie, jak obserwowaliśmy jego życie w Starym Testamencie, Lot, bratanek Abrahama, nigdy nie powiedzielibyśmy, że człowiek, który współżyje z córkami w jaskini po alkoholu, jest człowiekiem sprawiedliwym. Ale apostoł Piotr mówi o Locie jako o sprawiedliwym, który się w duszy trapił z powodu grzechów, więc miał życie Boże w sobie i był narodzony na nowo. Być może nawet ten, który głosi najbardziej dziwne poglądy, jest dzieckiem Bożym i bratem w Chrystusie, który po prostu pobłądził. Zbawienie jest nieutracalne, nawet jeżeli dziecko Boże z powodu różnego rodzaju zabłądzeń pójdzie w niewłaściwą stronę. Jeśli jest narodzone na nowo, to nic mu nie grozi. No i tutaj może taki przypadek jest. Stąd mówię, nie wypowiadam się na temat osoby, tylko na temat tych 3 wycinków. Zanim przejdę dalej, chwila reklamy. Już mamy zbliżający się 2021 rok i są takie kalendarzyki, które reklamują przede wszystkim Słowo Boże, ale jak widzicie na dole również pokazują adres do mojego kanału. I jeśli ktoś chciałby takie kalendarzyki bezpłatnie, to po 100 sztuk albo po 50 trzeba mi napisać, ile chcecie. Chętnie wyślę. Ograniczeniem są moje fundusze. Ewentualnie możecie wydrukować na etykietę i PDF-em mi wysłać etykietę do paczkomatu i wtedy ja nadam to paczkomatem. Tylko się skontaktujcie, żebym Wam podał, który paczkomat w Ostrzeszowie należy w tej etykiecie wpisać. Oczywiście, jeżeli wpiszecie mój telefon, który podaję w każdym filmie, to ten paczkomat, czy ten system powinien wykryć, który paczkomat jest przeze mnie najczęściej używany i jeśli to będzie ostrzeszowski paczkomat, to traficie. Druga rzecz to taki kalendarz. On jest też na każdy miesiąc. Logika jest taka, 1 werset, 1 obrazek i miesiąc 1. Jeśli oglądać to będziesz później, na przykład w kolejnych latach, to odpowiednio mam nadzieję, że w przyszłych latach też taki kalendarz będzie. Ten kalendarz z kolei ma logikę taką, że jest 12 wersetów, 12 miesięcy. Więc też bezpłatnie mogę każdemu po 10 sztuk sprezentować, albo jeżeli chcesz 20, to 20. Tak, żeby te kalendarze trafiły do osób bezpłatnie. Tak? To nie jest tak, żeby się tego po prostu pozbyć, a gdzieś będzie się kurzyło, bo ja mam komu to rozdać i rozdaję to. te kalendarze, natomiast się chętnie podzielę, jeżeli macie takie życzenie. Więc koniec reklamy. Przechodzimy ad rem. I pierwszy fragment, który tutaj widzimy, przedstawia tego mówcę, gdzie on twierdzi, zresztą sami zobaczcie. Może. Ktoś się powołał na werset, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Chyba to jest Tymoteusz, tak? Albo Tytus. Tymoteusz. Bo nie zapisałem sobie adnotacji, ale to spróbujemy zaraz to znaleźć, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, a ja powiedziałem na tym nauczaniu, że kogo Bóg chce zbawić, to go zbawi. I że to nie jest tak, że Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, bo gdyby Bóg chciał zbawić wszystkich ludzi, to uwaga, wszyscy ludzie byliby zbawieni. Chyba że ktoś powie, że mój Bóg nie jest wszechmocny. No więc jak widzieliście, można by to podsumować tak, że mówca ten mówi, że Bóg nie chce zbawić wszystkich ludzi, bo gdyby Bóg chciał zbawić wszystkich ludzi, to by wszystkich zbawił. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Czyli gdyby Bóg chciał zbawić wszystkich ludzi, to by wszystkich zbawił. Ewidentnie ten mówca całkowicie nie uznaje suwerenności Bożej. Bóg jest suwerenny, a to oznacza, że Bóg czyni co chce. A więc jeżeli Bóg czyni co chce, to również to nie jest pod kontrolą tego mówcy, że Bóg zdecydował suwerennie, że oddeleguje część swojej suwerenności, dając człowiekowi wolność w tym zakresie. Jeżeli odmawiasz Bogu prawo do oddelegowania części Jego suwerenności, to zabraniasz Bogu, by był suwerenny. No więc dam kilka przykładów, że Bóg chce, ale przez to, że oddelegował część swojej suwerenności dla człowieka, to jest inaczej niż Bóg chce. I tych miejsc jest tysiące. Aż jestem zdziwiony, że ktoś, kto zawodowo zajmuje się religią jak ten mówca, tego miałby nie wiedzieć. Stąd podejrzewam, że to jest jakiś fake, że to ktoś nagrał jakiś fragment, jak się wygłupiał, że to nie jest jego stałe nauczanie, tylko jakiś dowcip kiepski. Ale tak jak mówiłem, pracujemy na 3 wycinkach. I tak, Jeremiasza 13:17. Jeremiasza 13:17. A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Widzimy jednoznacznie, że Bóg nie chciał, żeby jego trzoda poszła do niewoli. Był z tym emocjonalnie związany, że nie chciał, żeby ktokolwiek z tych ludzi, z jego ludu poszedł do niewoli i dlatego moja dusza zaleje się, moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Jest nawet taka poetycka wersja tego wersetu. Gdyż do niewoli poślę was, trzodo ma. To chyba Misio muzyka śpiewa. Więc jednoznacznie bardzo znany fragment, gdzie widzimy, że Bóg chce, żeby jego trzoda nie szła do niewoli, ale jego trzoda z powodu nieposłuszeństwa pójdzie do niewoli. To jest pełna analogia. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, ale ponieważ jest suwerenny i ponieważ oddelegował część swojej suwerenności, jak objawia Pismo, oddelegował część swojej suwerenności człowiekowi, zresztą uczynił nas na swój wzór i podobieństwo. Między innymi jedną z cech podobieństwa, które jest w człowieku, jest to, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności dla nas. To jest właśnie to, że On jest suwerenny i może ze swoją suwerennością robić co zechce i jak objawia Pismo, zrobił tak, że część tej suwerenności oddelegował ludziom. I ponieważ jest dobry, to i dla złych, i dla dobrych oddelegował tą część swojej suwerenności. Kolejne miejsce to jest Mateusza 23:37. Mateusza 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. I teraz uwaga. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje. Chciał zgromadzić dzieci twoje? Znaczy izraelskie? Chciał zgromadzić ich dzieci? No pytanie sugeruje, że chciał. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz pusty wam zostanie, dlatego powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Jednoznacznie widzimy, że chciał nie raz, więcej niż raz, ale dlatego, że oddelegował część suwerenności, swojej suwerenności na podstawie tego, że jest suwerenny, a nie tak jak próbują zamknąć Boga w swojej pięści zwolennicy tego, że skoro jest suwerenny, to mu nie wolno. No to jaka to suwerenność? Uspokójcie się, chłopaki i dziewczyny. To jest głupie, co głosicie. Pismo mówi, że jest suwerenny. Zresztą moja seria Kto jest odpowiedzialny za koronawirusa na kanale, zapraszam do obejrzenia, dokładnie przedstawia ten problem, że Bóg jest suwerenny. I Bóg jest suwerenny, to jest fakt ze Słowa Bożego, ale Jego suwerenność zawiera również w sobie to, że oddelegował część suwerenności nam, ludziom. I podobnie jak Bóg jest odwieczny, odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale w jednej z tych osób, w Synu, przyjął postać człowieka i stał się człowiekiem, we wszystkim takim samym człowiekiem jak my, z wyjątkiem grzechu. Grzech został na niego włożony na 3 godziny w ciemności na krzyżu Golgoty. A tak poza tym nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, bo Bóg nie umie posłuszeństwa. Musiał się dopiero nauczyć jako człowiek. Dlatego jest powiedziane, że nauczył się posłuszeństwa. No więc jeżeli chcemy zamykać Boga w swoich pomysłach, a nie kierować się objawieniem Słowa Bożego, no to zaraz byśmy powiedzieli, zaraz, chwila, jak Bóg, co krew Boga się przelała na krzyżu, tak? Tak niektórzy pytają. A przecież Dzieje Apostolskie 20 rozdział mówi, że zbór pański został nabyty własną krwią Jego, albo zbór Boży, jak mówi stary przekład. Zbór Boży nabyty własną Jego krwią, czyli czyją krwią? Krwią Boga nabyty. Albo krwią Pana Jezusa, albo krwią własnego Jego Syna, bo są 3 różne podstawowe tłumaczenia tego fragmentu, ale jeden z nich mówi wprost, że krwią Boga. I nie ma co tutaj wydziwiać. Zabiliście dawcę życia, mówi tekst w innym miejscu. No jak zabiliście właśnie wąski umysł ludzki, który próbuje swoje własne zabobony i przesądy przemycić do Pisma Świętego, nie przyjmuje, że został zabity dawca życia. A Duch Święty mówi wprost, zabiliście dawcę życia. Czyli, że dawca życia został zabity. Kropka. Koniec kombinacji. I tutaj widzimy, że wielokrotnie Bóg chciał, ale ponieważ oddelegował część swojej suwerenności, to nie było tak, jak Bóg chciał, tylko było inaczej niż Bóg chciał. I teraz kolejne miejsce, Łukasza 13:34. Łukasza 13:34. Jeruzalem, to jest w zasadzie identyczny tekst. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli jednoznacznie widzimy, że to, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to nie znaczy, że wszyscy ludzie będą zbawieni i do poznania prawdy dojdą. Więc to, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, znaczy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I skoro chce, aby wszyscy ludzie do poznania prawdy doszli, to Bóg naprawdę chce, aby wszyscy ludzie do poznania prawdy doszli. I nie wolno z tego wyciągać wniosków, bo kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Tak mówi Słowo Boże. I tu właśnie zaczyna się zapędzanie za daleko. Filozofia ludzka wsiada do pociągu ekspresowego i jedzie gdzieś na manowce. Nie, z tego nie należy wyciągać wniosków, że wszyscy ludzie będą zbawieni, bo Bóg oddelegował część swojej suwerenności na decyzję człowieka. I człowiek jest w stanie z tej suwerenności zrobić dobry użytek albo zły użytek. I tutaj pogląd niestety tego mówcy w tych wycinkach jest bardzo podobny do nauczania Świadków Jehowy. Świadków Jehowy, czyli takiej organizacji, która wydaje gazetkę Strażnica, albo Adwentystów Dnia Siódmego, ale generalnie Świadkowie Jehowi słynną z tego, że 144 000 ograniczone odkupienie tylko jest dla konkretnej, wąskiej, wyznaczonej grupy. Jest to kompletny błąd. A straszenie szóstakiem, oszustakiem, nie wiem jak to powiedzieć, bo przecież nie będę nazywał ojcem kogoś, kto nie jest Bogiem na ziemi, więc ten właśnie oszustak jest w tym momencie... Adam Szustak, przypomniałem sobie imię. Straszenie Adamem Szustakiem jest oczywiście chwytem poniżej pasa, dlatego że akurat Adam Szustak, ten pogląd, który jest krytykowany przez tego mówcę, ma dlatego, że wspólnie z tym mówcą uważa, że teraz jest nowe przymierze. Wiemy z Biblii, że teraz nowego przymierza jeszcze nie ma. Nowe przymierze będzie 7 lat po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła do nieba. Nie wcześniej. Najpierw będzie pochwycenie, najpierw będzie zabranie wszystkich chrześcijan z ziemi, potem będzie 7 lat ucisku, czyli ostatni 7-letni okres 70 tygodni Daniela opisanym w 9 rozdziale między 24 a 27 wersetem. A potem, po tym 7-letnim okresie, przyjdzie Pan Jezus osobiście ustanowić na ziemi nowe przymierze. Tak jak to obiecał w Jeremiasza 31 rozdział i tak jak jest to potwierdzone w Hebrajczyków 8 rozdział, że to jest przyszłość. A więc, natomiast jak wiemy, w nowym przymierzu nikt nie będzie szukał Pana, bo wszyscy Pana znać będą. Tak mówi Słowo Boże. A więc jeżeli oszustak, Adam Szustak twierdzi, że teraz jest nowe przymierze, bo to jest oficjalna linia rzymskiego katolicyzmu, którą odziedziczyli po bardzo złym zwodzicielu, czyli Augustynie, to jeżeli teraz Adam Szustak twierdzi zgodnie z nauczaniem swojej grupy religijnej, że teraz jest nowe przymierze, no to musi twierdzić, że wszyscy znają Pana. Dlatego mu wychodzą takie babole. No bo nowe przymierze oznacza, że wszyscy znają Pana. Teraz jeszcze nie ma nowego przymierza i dlatego nie wszyscy znają Pana. W zasadzie jest czas, kiedy wręcz coraz mniej osób zna Pana. I tym bardziej trzeba głosić Ewangelię. A nie wymyślać bzdury, że jest teraz nowe przymierze. No ale ten błąd jest współdziedziczony przez tego mówcę, którego wycinki 3 wypowiedzi dzisiaj analizujemy, i przez Adama Szustaka, którego on rzekomo krytykuje, choć tak naprawdę są, jak to mówi mój znajomy, po jednych pieniądzach. No więc nie twierdzę, że mają wspólną kiesę, tylko to jest takie powiedzenie, albo też jeden pies w mojej okolicy się o tym mówi, tak? Adna sabaka to jest rusycyzm. Czyli, że to jest tak naprawdę jeden i ten sam wspólny pogląd teologiczny, bo to wynika z błędu, który twierdzi, że teraz jest nowe przymierze. Jest to bardzo często spotykany błąd, ale apostoł Paweł powiedział wyraźnie, że ta nauka będzie się szerzyć jak zgorzel i tam wymienił 2 fałszywych nauczycieli, Hymneusz i Filetos, którzy twierdzili, że już jest nowe przymierze, że już zmartwychwstanie się dokonało i skoro Paweł apostoł mówi, że będzie się to szerzyć jak rak, no to się szerzy jak rak. Większość, 90 parę procent chrześcijaństwa dzisiaj uważa, że jest nowe przymierze. Nawet trudno znaleźć kogoś, kto czyta Biblię i wie, że po prostu teraz nowego przymierza jeszcze nie ma. Dobrze, przechodzimy do drugiego wycinka. Bo kogo Bóg chce zbawić, tego zbawi, o czym też Biblia mówi. I ktoś podał, że nie, bo jest werset, który mówi, że wszystkich ludzi. Więc gdzie? Kto odnalazł? 1 Tymoteusza 4,10. 1 Tymoteusza, no wiedziałem, że Tymoteusza, to dobrze, nie ma siary. Pierwszy do Tymoteusza. Aha, ale ja będę miał go tu. Dobra, obojętne. Nie, tak mi będzie łatwiej, bo tu będę miał swoje zaznaczenia. Więc 1 Tymoteusza ile? 4,10. Nie, a 2? 2,4. Tak, to o ten werset chodziło. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I macie klasyczny i piękny przykład wyciągania z kontekstu. Jak wyciągnę ten werset z kontekstu, to faktycznie tu jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Tylko czemu tak nie jest, skoro Bóg... Jak tutaj widzieliśmy, no... Został podany z sali 1 Tymoteusza 4,10, ale zostało to zignorowane przez tego mówcę i podmienione na 1 Tymoteusza 2,4, gdzie zostało to zacytowane w sposób nieuczciwy, różnie dodane, różnie, tego słowa w tekście nie ma. I potem interpretacja została dołożona, że chodzi o różne klasy ludzi, a nie o wszystkich ludzi. Więc ja może najpierw przeczytam 1 Tymoteusza 4,10, żeby było widać, z jakiego powodu on został najpierw podany z sali, ale potem przez tego mówcę został nieużyty. Bo ten fragment jest wymowny. 1 Tymoteusza 4,10. Gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Nie da się tego inaczej rozumieć, że wszyscy ludzie to są wszyscy ludzie wierzący i niewierzący. Jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, czyli Zbawicielem jest i niewierzących, i wierzących, ale zwłaszcza wierzących. Natomiast ten fragment nie został tutaj dopuszczony do głosu, bo całe to rozumowanie tego mówcy by zniweczył, za to został użyty 1 Tymoteusza 2,4. Ja streszczę, w jaki sposób on został tutaj wyjaśniony i od razu powiem, dlaczego uważam, że jest to bardzo nieuczciwy sposób wykładni. Nie wiem, czy ten człowiek sam z siebie w taki nieuczciwy sposób to wykłada, czy też ktoś go nauczył takiej nieuczciwej interpretacji. Czyli 2,4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albo inaczej, 2,3. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czyli widać wszyscy, wszyscy, wszyscy. Interpretacja tego mówcy idzie w tym kierunku, że powołał się, że w 2.1, a może nawet 1.20, do nich należą Hymneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Przed chwilą o nich wspomniałem, jednym z nich, tak? Że też wyznaje nauczanie o tym, że nowe przymierze już nastało i za to został przez Pawła tak mocno naznaczony jako człowiek głoszący fałszywe nauki. Ale dobrze, teraz przechodzimy do Tymoteusza, 1 Tymoteusza 2,1, którego użył ten mówca Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, a potem 2:2 za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I interpretacja tego mówcy poszła w tym kierunku, że to, co jest w 2:2, rzekomo chodzi o to, że wszyscy to z każdej klasy, tak? Czyli niektórzy królowie, niektóre sprzątaczki, niektórzy przełożeni i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież w 2:2 nie ma żadnej sprzątaczki, nie ma żadnej kelnerki, nie ma żadnego pracownika McDonalda, tylko są królowie i wszyscy przełożeni. Więc jest dokładnie pomylony skutek z przyczyną. Przyczyną jest to, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Wszyscy ludzie, a nie wszystkich klas. W ogóle tu nie ma takiej myśli. To jest całkowite fałszerstwo. A wymieniony jest król i przełożeni, bo to jest nawiązanie do tego, co jest w Rzymian, 13 rozdział, aby być poddanym władzom zwierzchnim. Tak? Gdyż nie ma władzy jak tylko od Boga. I że mamy po prostu się modlić o tych rządzących, dlatego że po prostu jest taka wola Boża. Rządzący. A nie ma to nic wspólnego z tym, że oni mają być tutaj przedstawicielem klas, a klasa ma być tutaj sprzątaczka i tak dalej, i tak dalej. Jest to całkowicie fałszywa myśl. Czyli przyczyna ze skutkiem jest pomylona. Dlaczego mam się modlić za królów? Dlaczego mam się modlić za przełożonych? Dlatego, że oni otrzymali władzę od Boga i jest Boży porządek na ziemi. Natomiast ten Bóg, który jest na czele, jest tutaj wyraźnie pokazany. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Za wszystkich złożył. Za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie, a nie za wybranych, a nie za 144 000 wybranych. To są po prostu kompletne, błędne nauki. I próba włożenia tego w ten tekst bardzo źle świadczy o tym mówcy. Więc nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym, już to mam nadzieję wykazałem. Teraz zrobimy taki przegląd niektórych myśli, zanim przejdziemy do trzeciego wycinka. Dlatego mamy tutaj Tytusa 3:2, Tytusa 3 rozdział 2 werset. Aby o nikim źle nie mówili, i nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Tak? Mamy okazywać łagodność wszystkim klasom ludzi, czyli wybranym sprzątaczkom, wybranym kasjerkom w McDonaldzie, wybranym kasjerkom na Orlenie, a innym nie, tylko wybranym, tak? Bo tu jest napisane łagodność wszystkim ludziom. To ten mówca próbuje nam tu wtłoczyć, bo jeżeli nie, no to tam też nie ma prawa użyć tego, że słowo wszyscy oznacza tylko niektóre klasy. To jest po prostu zwyczajnie nieuczciwe wykładanie Słowa Bożego i należy się od tego trzymać jak najdalej. Tytusa 2:11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I znowu widzimy, zbawienna dla wszystkich ludzi. Do każdego jednego jest ta łaska zbawienna. Dla wszystkich ludzi, a nie dla niektórych. I to jest oczywista sprawa, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I kolejne miejsce, 2 Koryntian 5:19. 2 Koryntian 5:19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli widać jednoznacznie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, i zgodnie z tym chceniem Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I powierzył nam słowo pojednania, czyli już zostało to zrobione, tak? Czyli świat został pojednany, nie zalicza się im ich upadków. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To była modlitwa Pana Jezusa na krzyżu. I jak wiemy, Pan Jezus dla bogobojności swej został wysłuchany. I nie zaliczono im ich upadków. Powierzył nam słowo pojednania, czyli to dotyczy tych osób, które jeszcze nie są zbawione, nie skorzystały z tego, że ich dług został w pełni spłacony. Pan Jezus, gdy wisiał na krzyżu Golgoty, powiedział: zapłacone w pełni, wykonało się, zapłacone w pełni. To znaczy, że cały dług wszystkich ludzi, wszystkie grzechy wszystkich ludzi zostały zgładzone. I to jest jednoznaczne. I nie można naciągać Pisma Świętego i fałszować go pod kątem swojej dziwacznej doktryny. Rzymian 5:8, kolejne miejsce. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A więc umarł za bezbożnych. I dalej Rzymian 5:18, niedaleko jest. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, czyli na wszystkich ludzi przyszło potępienie, czy na niektóre osoby z każdej klasy? Tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. Czyli widzimy, usprawiedliwienie przyszło na wszystkich. Jest ono każdemu w wolny sposób, bezpłatnie dostępne. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa i masz wybaczone grzechy, bo już Jezus je zgładził. Weź to, co już zostało zrobione. Nie próbuj sam zapracować na swoje zbawienie. Ci się nie uda. Ale już robota została wykonana. Przeto teraz 5:12 Rzymian. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Czyli widzimy jednoznacznie wszyscy, czyli co z każdej klasy, czyli są święte sprzątaczki i nieświęte sprzątaczki według tego mówcy, tak? Chodzi o klasy. Jest to fałszywa droga. Nie idź tą drogą, ty, który takie słowa powiedziałeś. Mam nadzieję, że to nie jest twój stały pogląd, tylko gdzieś się tam posiznąłeś na jakiejś teologicznej skórce od banana. 2 Piotra 2:1. 'Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki.' Czyli ludzie, którzy idą do piekła, tak? Jest proroctwo. I co będą robić? I zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Całkowicie niezgodne z tym, co ten mówca próbował przedstawić i w trzecim fragmencie też będzie próbował to przedstawić. Bo tu widzimy, że Pan odkupił tych zwodzicieli. Fałszywych nauczycieli Pan odkupił. A wiemy, że zbawienie jest nieutracalne. Oni nigdy nie byli zbawieni, nigdy was nie znałem. Bo zbawienia utracić się nie da. Ci ludzie nigdy nie byli wierzący. Nie da się pogodzić tego poglądu, który ten mówca mówi, z doktryną raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Więc to jest po prostu bardzo dziwaczny miks w tym, co ten mówca mówi. I dlatego jestem przekonany, że on raczej kogoś tam przedrzeźniał, tak jak tego Szustaka, a ktoś mi tylko dał niereprezentatywne 3 wycinki. Ja się odnoszę tylko do tego, co w tych 3 wycinkach zostało powiedziane. Czyli widzimy jednoznacznie, że fałszywi prorocy byli między ludem. Fałszywi nauczyciele będą wśród chrześcijan. Wprowadzać będą zgubne nauki, w których to naukach zapierać się będą Pana, który ich odkupił. Ich odkupił. Tych fałszywych nauczycieli odkupił Chrystus. Umarł za ich grzechy, bo umarł za grzechy całego świata, nie tylko za grzechy wierzących. Tak mówi Pismo Święte. Kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Takich miejsc jest setki, dlatego przepraszam, że ich tyle jest, ale jeżeli aż 4 osoby już mnie pytały konkretnie o te tutaj wycinki, to jest konieczność, żebym się wywiązał. Może za wcześnie, może jeszcze powinienem był poczekać, ale skoro już zacząłem, to już skończę. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dlaczego wszystkich wszędzie ludzi wzywa? Bo chce, aby wszyscy byli zbawieni. Przecież jeżeli tu nie jest powiedziane, że ludzie wzywają, tylko Bóg wzywa. Bóg wie, którzy ludzie są wybrani przed założeniem świata, jeżeli mówimy o erze chrześcijańskiej. Znowu tutaj też jest mieszana taka kwestia wybrania przed założeniem świata. Ale Abraham nie był wybrany przed założeniem świata, a jest zbawiony. Dawid nie był wybrany przed założeniem świata, a jest zbawiony. Abel nie był wybrany przed założeniem świata, a jest zbawiony. Będzie po prostu zawsze jest. Tak samo Henoch, 7 po Adamie, nie był wybrany przed założeniem świata. Wybranie przed założeniem świata dotyczy tylko i wyłącznie chrześcijan, czyli oblubienicę przedstawioną w przypowieści jako perła, i to jest wybrana przed założeniem świata wąska, bardzo wąska grupa chrześcijan i dotyczy tylko okresu łaski. Nie ma czegoś takiego jak wybranie do potępienia, co też niestety tutaj w tym nagraniu widziałem, że ten mówca to w pewnym momencie mówi, ale ponieważ było to poza zakresem tych wycinków, to jest tylko tak przeze mnie zasygnalizowane, że to wiążą się te wszystkie herezje różnego rodzaju i błędy, i pomyłki interpretacyjne ze sobą, i to jest tak mieszane. Ale Pismo Święte nigdzie nie mówi o wybraniu do piekła. Słowo Boże mówi, że ogień wieczny jest zgotowany diabłu i jego aniołom. Dlaczego? Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Tak więc nawet piekła dla żadnego człowieka nie przygotował. Ani jeden człowiek nie miał się znaleźć w piekle, dlatego w piekle będą panować nieludzkie warunki. Ono zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów, dla istot, które duchowe są potężne. Jeden anioł w jeden wieczór zabił 180 000 ludzi. I dla tego typu osobników oni mają być tam dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ale niestety, mimo tego, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i się nawrócili, to mimo to niektórzy ludzie nie skorzystają z tego, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, i odrzucą to zbawienie i pójdą do piekła. Może będzie ich nawet dużo, tych ludzi. Może będzie ich bardzo dużo. Może będzie ich tak dużo, że Bóg będzie musiał otrzeć wszelką łzę z chrześcijańskich oczu w niebie. Bo jest powiedziane, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. No jeżeli któryś chrześcijanin zobaczy, że członek jego rodziny jest w jeziorze ognistym, to może chcieć zapłakać. I to będzie smutne. Niestety, nie wszyscy ludzie będą zbawieni, dlatego że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, ale ludzie otrzymali od Niego część Jego suwerenności. To był Jego suwerenny wybór. Bóg jest suwerenny i ma prawo delegować swoją suwerenność komu chce i jak chce. I Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I to jest wyraźnie powiedziane, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli widzimy jednoznacznie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i dlatego wszystkich ludzi wzywa, aby uznali się, aby przyszli do Boga. Kolejne miejsce to jest Mateusza 13 rozdział 44 werset. Mateusza 13:44. Już wspominałem wcześniej o tym fragmencie. Teraz go przeczytamy. Mateusza 13:44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. I rola, co to jest rola? 38 werset. Rola zaś to świat. Czyli widzimy jednoznacznie. Możemy to przeczytać inaczej. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego na świecie skarbu. Rola to świat, dlatego wstawiłem na świecie skarbu. Który człowiek znalazł, ten skarb, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, czyli Pan Jezus Chrystus, który oddał siebie i oddał się na ukrzyżowanie i kupuje oną rolę. Kupił cały świat. Kupił cały świat przez tą ofiarę na krzyżu. Po to, żeby ten skarb, czyli tych wierzących, mieć dla siebie, bo ten skarb to są ci, którzy korzystają z tego, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności, uwierzą w Niego. Kolosan 1,28. Kolosan 1,28. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Dlaczego każdego człowieka nauczają? Dlatego, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlatego każdy człowiek ma głoszoną Ewangelię, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a nie tylko różne klasy ludzi. Kolejne miejsce to jest Jana 1,29. Ewangelia Jana 1,29. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Świata grzech. Wszystkich ludzi grzech gładzi baranek. On zgładził go w 3 godzinach ciemności, kiedy grzech całego świata został włożony na Pana Jezusa pomiędzy godziną 12 a 15 w dniu ukrzyżowania. Kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie 26:18. Dzieje Apostolskie 26:18. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj jest pokazane odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie. Jednoznacznie jest podany katalizator. Wiara. Wiara jest takim katalizatorem. Mamy coś takiego w chemii jak katalizator. Jest to tego typu substancja, która jest potrzebna, żeby zaszła reakcja przy niższym nadatku energetycznym. Czyli jeżeli chcemy na przykład połączyć dwie rzeczy i doprowadzić do ich reakcji, to czasami zachodzi ta reakcja szybko, czasami wolno. W przypadku zbawienia bez katalizatora nie można podobać się Bogu, bo Słowo Boże mówi: bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem kto chce do Boga przystąpić, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Tak mówi list do Hebrajczyków. A więc wiara, bez wiary to byś musiał spełnić wszystkie 613 przykazań przez całe życie i co do jednego mikrometra spełniać wszystko jak należy przez całe życie, bądź być doskonały jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Jeśli choć przez sekundę nie byłbyś doskonały jak Ojciec Niebieski doskonały jest, idziesz do piekła. A jeżeli chcesz sprawiedliwie żyć, według własnej sprawiedliwości zdobyć zbawienie, to musisz wszystkie Boże przykazania realizować w 100%. I to jest tak wysoki nadatek energetyczny, że dla człowieka jest to niemożliwe, żeby uzyskać zbawienie. Natomiast wiara jest katalizatorem, taką rzeczą, która jest potrzebna tylko na początku, aby zaiskrzyło. I jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, cała sprawiedliwość Chrystusa jest Tobie przypisana i w tym momencie Bóg patrzy na Ciebie jak na człowieka, który nigdy nie zgrzeszył przez całe życie, od razu do przodu to idzie, do końca Twojego życia, mimo że jeszcze wiele lat może będziesz żył na ziemi i pewnie nieraz zgrzeszysz. Obyś nie zgrzeszył. Grzech jest obrzydliwy i bardzo szkodliwy. Przemijająca rozkosz grzechu jest mamiąca, ale sam grzech i jego konsekwencje psuje wszystko. I to jest bardzo niedobrze, jeśli gdziekolwiek uwikłamy się w grzech. Ale z punktu widzenia zbawienia, w momencie, kiedy uwierzysz w Pana Jezusa, to jest tak jak katalizator. Dochodzi do reakcji. W wyniku reakcji mamy do czynienia usprawiedliwiony grzesznik. Na zawsze, nigdy nie zgrzeszył. Grzesznik, który został uznany za świętego i sprawiedliwego przez Boga. Na tym polega działanie katalizatora w tej reakcji. Katalizator potem nie jest potrzebny, czyli pytanie, czy jak stracę wiarę, to czy utrzymam zbawienie? Tak, bo katalizator jest potrzebny tylko na chwilę w reakcji, potem się go usuwa, a on w ogóle nawet nie jest zużyty w trakcie reakcji, jeśli to jest prawdziwy katalizator. Proszę sobie znaleźć w Wikipedii hasło katalizator i poczytać. Teraz przygotowywałem syna do matury, to tak teraz cwaniakuję trochę, ale to tak jest. Z chemii zdawał rozszerzonej i biedny tata musiał się trochę pomęczyć też. A nie znam się na chemii w ogóle. Więc może gadam głupotę o tym katalizatorze, może źle zrozumiałem. Więc w tym momencie, jeżeli widzimy, że przez wiarę, tak? Wiara jest konieczna. Wiara jest konieczna, żeby uzyskać zbawienie. Kolejne miejsce to jest Hebrajczyków 9,26. Hebrajczyków 9,26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. To jest 10,26. Bardzo ładny werset, ale to nie ten. 9,26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Czyli Pan Jezus zgładził grzech przez ofiarowanie samego siebie. Grzech całego świata, a nie tylko jakiejś wąskiej grupy 144 000, czy tam może lokalny zbór w Tarnowskich Górach tylko się załapałby na to. To tak nie działa. Na wybranych nie działa. Więc teraz mamy kolejne miejsce. To znaczy działa na wybranych również, tak? Żeby nie zrozumieć tego mojego przejęzyczenia źle. Więc w tym momencie, jeżeli Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Tak mówi Słowo Boże. 1 Jana, 2 rozdział, 2 werset. 1 Jana, 2 rozdział, 2 werset. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czy widzimy to? Czyli nie możesz powiedzieć, że świat to są wierzący, bo tu apostoł Jan mówi: On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, czyli wierzących, a nie tylko za grzechy nasze, czyli wierzących, lecz i za grzechy całego świata, czyli również niewierzących. Pan Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby się nie dać zmylić przez nauczanie, które jest oparte na źle zrozumianym jednym wersecie. A tak właśnie ten mówca, którego dzisiaj 3 wycinki oceniamy, w tych 3 wycinkach postąpił. Nawet szkoda słów, dlaczego pominął Tymoteusza 4,10, choć było rzucone z sali. 2 Piotra 3,9. 2 Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Dokładnie ta sama myśl. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest wola Boża, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Ale jeżeli nie wszyscy przyjdą do upamiętania, to Bóg otrze wszelką łzę, być może w tym również swoją łzę. Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, jest powiedziane, czyli o jego własnej łzy nie jest powiedziane, ale jeżeli w Jeremiasza jest powiedziane 13:17, że jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu, płakać będę. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy przyszli do upamiętania. Ale ponieważ oddelegował część swojej suwerenności, bo jest suwerenny i może zrobić ze swoją suwerennością co chce, nie jest związany pomysłami ludzi różnych, którzy chcą go w klatce trzymać jako niesuwerennego i sami chcą być nad Bogiem suwerennymi, bo chcą Boga zamknąć w swoim pięści, to z wyjątkiem takich wariackich pomysłów, to Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, ale ponieważ oddelegował część swojej suwerenności na człowieka, to człowiek, mając tą suwerenność, może podjąć decyzję taką, która jest niezgodna z Bożym życzeniem. Może to nie znaczy, że ma przyzwolenie. Może to chodzi o możliwość, że jest w stanie podjąć taką decyzję. Czyli widzimy jednoznacznie, że nie chce Bóg, aby ktokolwiek zginął? Czy można to mocniej powiedzieć? Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz Bóg chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jest on ubłaganiem za grzechy nasze wierzących, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Przecież to jest jednoznaczne. I dalej, kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 47 werset. Tych miejsc jest mnóstwo. W zasadzie nigdzie Pismo Święte nie uczy tego, co uczy ten człowiek w tych 3 wycinkach. Ani jeden werset tego nie sugeruje. Najbardziej brudne w tym wszystkim jest to, że to pochodzi z wideo, które rzekomo jest na temat nieutracalności zbawienia, tylko że to jest błąd, bo ten człowiek nie uczy nieutracalności zbawienia, on uczy augustiańskiej herezji o nazwie Wytrwanie Świętych, która z rzymskiego katolicyzmu przedostała się przez błędy Kalwina i innych heretyków i potem została odkopana w XX wieku jako tulip przez różnego rodzaju szaleńców, którzy nie są kalwinistami, bo kalwinista to przede wszystkim chrzci dzieci, niemowlęta, a oni nie chrzczą, więc byliby pierwszymi, których Kalwin spaliłby na stosie, tak jak Serweta spalili towarzysze Kalwina za to, że sobie nie chciał chrzcić niemowląt, tylko uważał, że chrzest jest przewidziany dla tych, którzy są w wieku świadomym. A więc większość tych, którzy dzisiaj próbują tego truchło, tego heretyka Kalwina wykopać i reklamować jako coś świeże bułeczki, to po prostu sami by przez niego lub przez jego siepaczy byli skazani na karę śmierci. Paliezni idioti, czy jak to szło? Po polsku pożyteczni idioci generalnie. Nikogo nie obrażam, to jest historyczne określenie. Stalin tak nazywał tych, którzy propagowali rewolucję komunistyczną na Zachodzie, choć sami byliby pierwszymi, których ta rewolucja zgładziłaby. No więc tutaj, wracając ad rem, mamy Dzieje Apostolskie 2:47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. I teraz uwaga, co tu jest napisane? Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czyli co, liczba zbawionych nie jest stała? No nie, bo Pan pomnażał tę liczbę. Jeśli się mnoży, to jest tego po pomnożeniu inna liczba. Jeśli mnoży się przez liczbę większą niż 1, to jest tego potem więcej. Słowo pomnażał znaczy po prostu zwielokrotniał. Czyli to pokazuje jednoznacznie, że wybranie przed założeniem świata dotyczy tylko chrześcijan, ale przecież w tym czasie w dziejach apostolskich również byli ludzie, którzy w inny sposób byli przez Boga jak gdyby dodawani, pomnażani. Należy brać to pod uwagę. Kolejne miejsce. Mateusza już czytaliśmy, Jana 12:32. Jana 12:32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. To są słowa Pana Jezusa. Wszystkich do siebie pociągnie. Dlaczego wszystkich do siebie pociągnie? Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bez różnicy, bez wyjątku. Nie przypadkiem Ewangelia była głoszona w pierwszej kolejności w Jerozolimie bezpośrednim mordercom Pana Jezusa. Bezpośrednim mordercom Syna Bożego. Słyszeli tę Ewangelię i Żydzi, i słyszeli też Rzymianie. Dlaczego? Dlatego, że łaska w pierwszej kolejności próbowała pozyskać morderców Syna Bożego, bezpośrednich. Nie tak jak my, pośrednich, bo ja też jestem mordercą Syna Bożego. Moje grzechy zamordowały Pana Jezusa Chrystusa. Zgładziłem dawcę życia. I to moje grzechy spowodowały, że Bóg przelał swoją krew na krzyżu Golgoty. I to ja jestem temu wszystkiemu winny. Gdyby nie było żadnego innego grzesznika na ziemi, to jestem pewien, że tylko z mojego własnego powodu przyszedłby Pan Jezus Chrystus umrzeć za moje grzechy i ja osobiście wtedy bym go faktycznie zamordował. Ale tylko historyczny zbieg okoliczności jest taki, że moje ręce formalnie nie brały w tym udziału, natomiast moralnie jak najbardziej tak. I teraz nic mnie nie usprawiedliwia. Ale mimo to Pan Jezus umarł za mnie, za moje grzechy. Kolejna rzecz. 2 Tesaloniczan 2:10. 2 Tesaloniczan. 2 rozdział 10 werset. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że mieli miłość prawdy ci, którzy mają po prostu już za czasów Antychrysta zginąć. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czyli zginą, bo nie przyjęli miłości prawdy. Gdyby przyjęli miłość prawdy, nie zginęliby. Ale ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to miłość prawdy była im głoszona, ale ponieważ Bóg część swojej suwerenności oddelegował, obdarowując każdego człowieka częścią swojej suwerenności, to ci ludzie tą suwerenność źle użyli. I mogła ich zbawić, czyli to zbawienie dla tych, co idą na zginienie, jest faktyczne. Mogła ich zbawić ta miłość prawdy, ale oni ją nie przyjęli. Nie przyjęli jej. To ewidentnie kwestionuje to, co w tych 3 wycinkach analizowanych dzisiaj mamy. Kolejne miejsce to jest Jana 1:7, Ewangelia Jana, 1 rozdział 7 werset. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Teraz uwaga. By niektórzy przez Niego uwierzyli? Nie. By wszyscy przezeń uwierzyli. By wszyscy przez Niego uwierzyli. Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dlatego jest powiedziane, aby wszyscy przez Niego uwierzyli. Ale ponieważ Bóg oddelegował część swojej suwerenności, bo jest suwerenny i może ze swoją suwerennością robić co chce, więc oddelegował część swojej suwerenności, obdarował człowieka częścią tej suwerenności, to człowiek suwerenność, mając od Boga podarowaną, wykorzystał ją jeden ku temu, żeby przyjąć miłość prawdy, drugi, aby ją nie przyjąć. I wtedy idzie do jeziora ognistego na wieki. Jeziora ognistego, zgotowanego diabłu i jego aniołom. Dlaczego diabłu i jego aniołom jest przygotowane piekło? Dlatego, że Bóg nie przewidział piekła dla ludzi. Bóg chciał, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, dlatego piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. Pismo Święte jest bardzo precyzyjne, wszystkie fragmenty muszą się zgadzać. Jeżeli gdziekolwiek coś nie sztymuje, to znaczy, że masz fałszywą doktrynę. Jeśli gdzieś musisz naciągać, tak jak ten człowiek z tych trzech próbek jego wystąpienia. Jana 17:21. Znowu, dlaczego diabeł wprowadza takie różne fałszywe nauki, na przykład to, że teraz mamy nowe przymierze? Po to, żeby mieszać, po to, żeby putać. Czyli 17:21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jedność chrześcijan, gdyby była uzyskana, utrzymana, bo ona jest jedność ducha w spójni pokoju, my mamy ją jedynie utrzymywać, a nie ją tworzyć, to jeżeli byśmy utrzymywali jedność ducha w spójni pokoju jako wszystkie dzieci Boże, to wtedy świat uwierzyłby, bo tak jest tu napisane. Jedność wierzących ma moc taką, że ludzie by się nawrócili. Ale ponieważ nie jest utrzymywana jedność, bo różni ludzie eksperymentują i swoje zabobony albo przesądy wtłaczają do Pisma Świętego, tak jak ten mówca, którego dzisiaj 3 wypowiedzi analizujemy, zrobił to w tych 3 próbkach, to przez takie właśnie podejście nie ma jedności wśród wierzących. Tylko Pismo Święte jest gwarantem jedności wierzących. Trzymać się należy Słowa Bożego, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej niż napisano, mówi apostoł Paweł. 1 Koryntian 4, rozdział 6, werset, to było powiedziane. Teraz 2 Piotra 2:1 to 17. To już dzisiaj mówiłem o tym fragmencie, ale bez nawiązania do 17 wersetu. 2 Piotra 2:1. Byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Czyli widzimy jednoznacznie, ludzie, którzy idą do piekła, bo ściągnęli na siebie rychłą zgubę, są odkupieni przez Pana. I 17 werset. Ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Po prostu trafią do jeziora ognistego z powodu tego, że zły użytek zrobili z posiadanej od Boga darowanej suwerenności, części Jego suwerenności, bo Bóg jest suwerenny. A ponieważ jest suwerenny, to oddelegował część, nie musiał tego robić, ale zrobił, oddelegował część swojej suwerenności na człowieka. 2 Koryntian 5, rozdział 15, werset. A umarł za wszystkich. Za kogo umarł? Tu znajdziesz jakieś klasy, tak? Oddzielnie kasjerka z Biedronki, oddzielnie kasjerka z Lidla i tak dalej? Nie, nie ma tego. Bo miłość Chrystusowa, od 14 wersetu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I teraz widzimy, że jeden za wszystkich umarł, a potem umarł za wszystkich, powtórzono chwilę później, żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości, że umarł za kogo? Za wszystkich. I takich miejsc jest dużo więcej w Słowie Bożym. I teraz dalej puszczam kolejny kawałek tego nieszczęsnego nauczania w wykonaniu tego człowieka, którego 3 wypowiedzi dzisiaj, 3 fragmenty wypowiedzi dzisiaj są takim punktem. wszystkich ludzi, to ich zbawi, bo jest wszechmocny, wszechpotężny, a to oznaczałoby, że zbawi wszystkich. I tu jest bardzo ważna sprawa i tu się pojawiało pytanie, w takim razie za kogo zmarł Chrystus? No i tu słynne, to nie będziemy otwierać, myślę, że każdy ten werset zna, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, uwaga, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. I jest problem, bo teraz pytanie, czy Pan Jezus zmarł za wszystkich ludzi? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że zmarł za wszystkich, którzy w Niego wierzą. Dlatego, że gdyby Pan Jezus zmarł w takim zrozumieniu za wszystkich ludzi na całej ziemi, to ja każdemu przypominam, że to by oznaczało, że dług wszystkich tych ludzi jest spłacony i... No i jak się to oglądało? No więc mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Problem jest tej natury, że akurat ten mówca jest z tej samej denominacji, a przynajmniej jakiś czas temu był z tej samej denominacji, co takie sympatyczne, miłe małżeństwo, z którego żona zniszczyła publicznie na wizji Biblię, wyrażając się w taki dosyć sposób obelżywy na temat tekstu Pisma, i to wywołało różnego rodzaju komentarze, tylko że teraz problem jest tej natury, jeżeli w tej denominacji to nauczanie, które w tych trzech wycinkach widzimy, jest tolerowane, to który problem jest większy? Czy gdy jakaś kobieta niszczy egzemplarz Biblii, obelżywie się na ten temat wyrażając, powinno bardziej wstrząsać? Czy też takie zachowanie jak tutaj tego mówcy, który po prostu nie uznaje tego Pisma Świętego za wystarczający autorytet w tych kwestiach, których się tutaj wypowiadał, jeżeli to są jego poglądy. I on po prostu tej Biblii ładnie nie niszczy, może ma nawet w pięknej okładce skórzanej ze złoceniami, ale tak naprawdę to jest lekceważący stosunek do tego, co jest w tym tekście napisane, co prezentują te trzy wycinki. Więc tutaj musimy mieć świadomość tego, że Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że Bóg jest suwerenny i że człowiek jest odpowiedzialny, dlatego że część suwerenności Bóg przekazał człowiekowi. I Pismo jawnie i pozytywnie mówi, że wierzący czasu łaski, czyli chrześcijanie, będący częścią Kościoła, czyli będący od momentu pięćdziesiątnicy do momentu pochwycenia na ziemi, to ci ludzie są wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Tak uczy 1 Piotra, drugi werset tego listu, 1 Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Czyli widzimy, według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. Wierzący czasu łaski, chrześcijanie, są wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca. I to nas uczy, że skoro tak jest, to Bóg wybrał chrześcijan w Chrystusie. Wybrał mnie przed założeniem świata. Tego się dowiaduje z Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. To jest unikatowe, bo nie dotyczy to ludzi po Kościele, czyli po zabraniu Kościoła, po pochwyceniu wierzących z ziemi, czyli po tym, gdy Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. I nie dotyczy to ludzi sprzed tego okresu. Dawid był zbawiony, choć nie był wybrany. Abraham nie był wybrany, ale jest zbawiony. Abel jest zbawiony, ale nie był wybrany. Więc wybranie przed założeniem świata jest to ekskluzywna, wyłączna radość chrześcijan będących oblubienicą Pana Jezusa Chrystusa. I to, że wybrał przed założeniem świata, jest to prawda, która w najwyższym stopniu pociesza mnie jako chrześcijanina. Jest to podstawa największej radości mnie jako chrześcijanina i każdego dziecka Bożego, które przeczytało Efezjan 1:4 i się dowiedziało, że jest wybrane przed założeniem świata, i przeczytało 1 Piotra 1:2, dowiedziało się, że według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca jest wybrane. I to Bóg jest tym, który podjął inicjatywę w tej sprawie, żeby chrześcijan wybrać, i dlatego zbawienie jest z Jego czystej łaski, nie z uczynków, ani z żadnego rodzaju zasług. I to, że jest nie z uczynków, z czystej łaski, już jest prawdą również dla ludzi sprzed Kościoła i po Kościele, bo na przykład o Noem widzimy, że był draniem, ale potem w wersecie 8 znalazł łaskę w oczach Pana i dopiero w wyniku narodzenia na nowo, po znalezieniu łaski, stał się sprawiedliwy pośród swego pokolenia, werset 9. To nie przypadkiem jest taka kolejność. A najpierw był wyrok Boży na całą ziemię, bo Bóg nie widział ani jednego. Noe wcale nie był wtedy lepszy, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana po wydaniu wyroku zagłady na całą ziemię, bo zbawienie jest z łaski. Choć Noe nie był wybrany przed założeniem świata, a jest zbawiony, bo zbawienie jest z łaski i jest niezwiązane z wybraniem przed założeniem świata w sensie dwustronnym. To znaczy, faktycznie wszyscy wybrani przed założeniem świata będą zbawieni na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie wszyscy, którzy będą lub są lub byli na ziemi i skorzystali ze zbawienia, czyli nie wszyscy zbawieni byli wybrani przed założeniem świata. Już wymieniłem kilka przykładów. W zasadzie wszyscy z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków to są ludzie, którzy mają taką sytuację, że oni nie są wybrani przed założeniem świata, a są zbawieni. I to zbawienie jest wieczne. Ono nie może zostać zmienione. Zbawienie jest nieutracalne. Zapraszam do mojej serii "Czy Bóg zachowa swoich?". Tak, Bóg zachowa swoich. Zbawienie jest nieutracalne. Zbawienia utracić się nie da. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, co głosi ten omawiany dzisiaj w tych 3 wycinkach mówca, bo on akurat heretycką, rzymskokatolicką herezję starą, zachowanie po prostu oparte na jakimś zabobonie przedstawia, natomiast nie na podstawie Pisma Świętego, i to jest wytrwanie świętych, czyli to jest całkowicie błędna koncepcja, to co jest głoszone przez te kręgi, z których po prostu wywodzą się te błędy, które ten mówca przedstawia. Tam właśnie jest takie ograniczone odkupienie, które Świadkowie Jehowy i ich poplecznicy uczą, że Jezus nie miał siły, żeby umrzeć za wszystkie grzechy, tylko musiał umrzeć za wycinek, bo całego grzechu, całego świata według tej błędnej nauki nie byłby w stanie unieść, a my przeanalizowaliśmy dzisiaj wiele miejsc, które pokazują, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Więc skoro zbawienie jest wieczne, ono nie może zostać zmienione, ponieważ Bóg wybrał chrześcijan w Chrystusie, zanim rozpoczęła się historia, a On nie zmienia swojego zdania. Wszyscy, którzy prawdziwie narodzili się z Boga, są uprawnieni do całkowitej pewności w tej sprawie, na podstawie autorytetu prawdy Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego. Jest to fakt fundamentalny i nie można dać się z tego powodu zapędzić znowu w jakieś zbyt dalekie, galopujące myślenie i za dalekie zapędzanie, dlatego że musimy brać Pismo Święte całościowo. I w Piśmie Świętym są równolegle miejsca, które mówią, że każdy musi się nawrócić przez upamiętanie ku Bogu i wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to są rzeczy oczywiste. Ludzka konieczność nawrócenia się, czyli uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Jak nie uwierzysz, to czytaliśmy dzisiaj miejsca z Pisma, które pokazują, że pójdziesz na zagładę. I to jest po prostu oczywista oczywistość. I Abraham, który nie był wybrany przed założeniem świata, a jest zbawiony, jest ojcem wszystkich wierzących. I on uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Więc jeśli się ktoś nie upamięta, zginie. I to jest konieczność, żeby człowiek przyszedł osobiście do Boga, żeby uwierzył w sercu swoim, że Bóg wzbudził z martwych swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios, Mateusza 18 rozdział powiedział Pan Jezus. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, uczy Ewangelia Jana, której dzisiaj pierwszy rozdział czytaliśmy, ale w 12 wersecie. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. To jest z kolei Jana kawałek dalej, 3 rozdział, 36 werset. Bardzo wiele miejsc z Pisma Świętego, z Biblii, ze Słowa Bożego oferuje również zbawienie całej ludzkości, nie tylko wybranym. No tak jak wspomniałem, Dawid, Abraham, wszyscy w zasadzie z 11 rozdziału Hebrajczyków można by ich wymieniać. Oni wszyscy byli niewybrani przed założeniem świata, ale nawrócili się, bo uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i są zbawieni. Są zbawieni dlatego, że Bóg oferuje zbawienie wszystkim, którzy słyszą i rozumieją i z tego będą rozliczeni, jeśli nie przyjęli miłości prawdy. I tutaj jednoznacznie widzimy, że jeżeli weźmiemy ten fragment, który tutaj cytował przed chwilą ten mówca, czyli Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przypomnę, że taki kalendarz jeden i drugi możecie bezpłatnie, ale trzeba się spieszyć, dlatego że ja robię wszystko, żeby już w listopadzie temat kalendarzy był zamknięty, najlepiej w październiku. Więc w tym momencie, jeżeli mamy kwestię tego, że Jezus umarł za wszystkich, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Warunkiem jest to, że trzeba uwierzyć w Pana Jezusa i ma się już życie wieczne. W tym 3 rozdziale Jana nie przypadkiem jest to porównane do spojrzenia na węża, nie przypadkiem jest to porównane z narodzeniem na nowo. Są to akty jednorazowe, co pokazuje, że nie da się odzobaczyć węża, nie da się cofnąć narodzenia na nowo, a więc zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie tego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. I nie da się tego z niczym pomylić. A jeśli nie da się tego z niczym pomylić, to człowiek jest wyraźnie odpowiedzialny. O nim to świadczą wszyscy prorocy, o Panu Jezusie, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Czyli warunkiem jest co? Dzieje apostolskie 10 rozdział, 43 werset. Że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Pana Jezusa Chrystusa. I skoro mamy taką otwartość, dużą wartość w oferowaniu zbawienia pełni Boże wezwanie ludzi, aby stali się zbawionymi. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy ludzie. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset. I również jest powiedziane, tak jak dzisiaj już czytaliśmy, że Pan okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czytaliśmy to z 2 Piotra, 3 rozdział, 9 werset. I Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To czytaliśmy w Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. I wspominaliśmy też Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset, gdzie czytaliśmy, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Skoro tak jest, to oczekuje się od chrześcijan, od Bożych sług, aby apelowali z powagą do wszystkich ludzi. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To był 2 Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. I jeszcze Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. To jest Kolosan, 1 rozdział, 28 werset. Czyli jednoznacznie widzimy, że każdego człowieka, bez różnicy, bez wyjątku. I tego nie da się z niczym pomylić. Po prostu tak uczy Słowo Boże i trzeba się tego trzymać. Te cytowane fragmenty, które przytoczyliśmy, są jednoznacznie uzupełniające się. Są jak poręcz na dachu. Słowo Boże mówi, że jeśli postawisz dom i na dachu nie postawisz poręczy, to ktoś, kto spadnie z tego dachu, to zginie z własnej winy, ale jego krew spadnie na ciebie, bo nie postawiłeś poręczy. Dlatego Słowo Boże jednoznacznie te poręcze stawia i mamy korzystać z tych poręczy, żeby się za daleko nie zapędzać. I to po prostu jest bardzo ważne, żeby rozumieć to. Wierzący często po prostu muszą pamiętać o tym, że skoro Bóg wybrał nas przed założeniem świata, to jest to gwarancja tego, że nasze serce nawet w nocy potrafi pieśni pochwalne śpiewać. I to jest po prostu ważne, abyśmy to, co jest dla naszego pocieszenia, nie używali do robienia krzywdy ludziom, którzy mają słuchać Ewangelii. Bo im trzeba mówić wszystkim, gdyż jeżeli nie będziemy kierować Słowa Bożego do wszystkich, tylko będziemy wymyślać różne fantazje, że Jezus niby umarł za niektórych, to po pierwsze kłamiemy, nie trzymamy się prawdy, bo Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I to jest bardzo ważne, żeby tego nie przeinaczać. To jest po prostu bardzo niebezpieczna doktryna, gdy się razem ze świadkami Jehowy zawiązuje ekumenię i się twierdzi, że ofiara Jezusa nie wystarczyła, żeby zgładzić wszystkie grzechy. Tak zwane ograniczone przebłaganie, dostępne jedynie pewnej klasie wybranych i żadnym innym, to jest po prostu błąd. I to jest oczywiście po drugiej stronie też możliwość spadnięcia z dachu, gdy się twierdzi, że zbawienie całkowicie zależy od wyboru pojedynczej osoby, bo skoro Chrystus niósł grzechy wszystkich ludzi, a jedynym czynnikiem determinującym w ich zbawieniu jest ich własna wola, to czy odrzucają albo przyjmują miłość prawdy, no to jest w tym momencie częściowo tylko prawda, bo Bóg pozostawił ten wybór całkowicie człowiekowi w momencie, gdy słyszy Ewangelię. Dlatego głosimy każdemu Ewangelię i człowiek przez to jest odpowiedzialny przed Bogiem, rzeczywiście, ale musimy pamiętać o tym, żeby trzymać się tych nakreślonych ram, że Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, że jeżeli będziemy próbować po ludzku to rozgryźć, to zrobimy krzywdę sobie i innym. to jest po prostu niebezpieczne. Mamy Słowo Boże w pełni objawione w obu zakresach, w tym zakresie wybrani przed założeniem świata, nawróceni w wyniku zwiastowania Ewangelii, które to zwiastowanie jest kierowane do każdego, bo Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I nie wolno tego z niczym pomylić. Ewangelia łaski Bożej w Chrystusie Jezusie jest oferowana całej ludzkości w doskonale dobrej wierze. Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, czyli wierzących, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, lecz i za cały świat. Tak uczy 1 list Jana, 2 rozdział, 2 werset. Jako przebłaganie Chrystus jest tym jedynym, który przez swoją wielką ofiarę na krzyżu zupełnie zadowolił Boga w kwestii ludzkiego grzechu. Dlatego nie mamy już żadnej świadomości grzechu jako bariery między nami a Bogiem. Wartość tej ofiary Chrystusa jest zupełnie wystarczająca dla wszystkich, którzy ją przyjmują. Nie jest w żaden sposób ograniczona. Te osoby, które odrzucają tę doskonałą ofiarę, tylko samych siebie będą mogli obwiniać za ten wyrok, jaki na nich spadnie, bo zupełnie na ten wyrok wiecznego potępienia przez takie odrzucenie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa zasłużą. Jeżeli nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to tylko dlatego, że nie chcieli. Jak już po prostu nie chcieli przyjąć miłości prawdy, to czeka ich tylko sąd, bo Słowo Boże mówi, że jest rzeczą niemożliwą, aby ktoś miał tak zwaną drugą szansę. I to jest albo, jak słyszysz, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, nawracasz się i wierzysz, albo niestety, mimo że to nie jest od strony Boga zamknięta sprawa, bo Bóg oczywiście, gdybyś drugi raz przyszedł, to by Cię przyjął. Nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, mówi Pan Jezus. Ale niestety, mimo tego, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, to ludzie, którzy już zostali oświeceni i odrzucili poselstwo Ewangelii, nie chcą drugi raz przyjść. To jest zwyczajnie naturalne w ludzkiej naturze, że już takiej drugiej szansy sami sobie nie dadzą. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że skoro człowiek jest całkowicie odpowiedzialny przed Bogiem i musi przyjąć zbawienie w Boży sposób, to jeśli tego nie zrobi, będzie zgubiony na wieki. I to jest Bożym przywilejem, żeby niektórych wybrać do tego, że są częścią odkupionych. Tak jak mówiłem, to dotyczy ery chrześcijańskiej, czyli od zesłania Ducha Świętego do momentu zabrania Kościoła z ziemi w czasie pochwycenia. Nie dotyczy to innych okresów i nie dotyczy to też osób spoza Kościoła. Czyli jeżeli ktoś jest bogobojnym, sprawiedliwym człowiekiem, który uwierzy w Boga, uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, a na przykład jest jeszcze, tak jak Noe, w okresie zaraz po potopie, bo być może Noe komuś tam po potopie również opowiadał jakieś poselstwo Ewangelii, zwłaszcza, że to byli członkowie jego rodziny, ci, którzy po potopie funkcjonowali, więc jako patriarcha mógł tego typu działalność ewangelizacyjną prowadzić. Bo z Piotra wiemy, że prowadził taką działalność przed potopem, tak? A po potopie dlaczego nie? Dlaczego nie miał dalej opowiadać Ewangelii? Więc jeżeli ktoś wtedy się nawrócił, to on nie był wybrany przed założeniem świata, ale zbawiony jest, bo uwierzył w Zbawiciela. I wybór przed założeniem świata jest zgodny z doskonałą wolą Bożą, z doskonałą wiedzą o całej przyszłości. Bóg wybrał pewnych ludzi w Chrystusie Jezusie, chrześcijan, tak? Zanim świat zaistniał. I było to działanie właściwe, mądre i wspaniałe i łaskawe. Łaskawe, czyli nienależna życzliwość. Musimy odróżnić też miłosierdzie od łaski. Miłosierdzie to jest to, że zasługujemy na karę, ale Bóg nie wykonuje jej, a łaska nie zasługujemy na wspaniałości z nieba, ale Bóg je darowuje. Przed założeniem świata Bóg w Chrystusie wybrał nas. To jest pieśń śpiewana przez chrześcijan, a nie przez świętych okresu pozakościelnego. I to wybranie było właściwe, mądre i wspaniałe i łaskawe, o czym każde serce, każdego wierzącego, którego znam, się tym raduje i wie o tym. Ani jednego z tych wybranych nie będzie brakowało w towarzystwie wykupionych na wieki. A kto nie został tak wybrany w okresie Kościoła, nie będzie obecny w niebie. Choć oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, że Abraham nie był wybrany przed założeniem świata, a zbawiony jest. Że Mojżesz nie był wybrany przed założeniem świata, a zbawiony jest. Czyli jednoznacznie widzimy, że to dotyczy tylko i wyłącznie okresu Kościoła. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że w tym momencie, jeżeli jest ta prosta lekcja ze Słowa Bożego, że wybrani jesteśmy przed założeniem świata w Chrystusie, to nie ogranicza w niczym Boga z Jego ofertą do wszystkich ludzi, bo Chrystus umarł za każdego grzechy i to jest wystarczająca, doskonała ofiara, bo jest powiedziane, że za cały świat. Nie tylko za nasze grzechy, lecz za grzechy wszystkiego świata. Z Rzymian 2 rozdział 4 werset uczymy się, że to tylko i wyłącznie Boża dobroć prowadzi do upamiętania, do uznania się. Ja przeczytam to miejsce. Rzymian 2 rozdział 4 werset. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do uznania, do upamiętania Cię prowadzi. Skoro tak, to widzimy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, bo dobroć Boża prowadzi każdego do tego, żeby się uznał za niegodnego zbawienia i żeby skorzystał z tego, co w doskonały sposób Pan Jezus na krzyżu Golgoty wykonał. Czyli zgładził wszystkie grzechy wszystkich ludzi. I po prostu jest to bardzo ważne, żebyśmy nie dali się zbałamucić tego typu twierdzeniom, jakie dzisiaj analizowaliśmy w tych 3 urywkach. To jest po prostu bardzo ważne, gdyż niebezpieczne jest iść za tego typu fałszywymi naukami. I to niestety coraz bardziej szerzą się tego typu poglądy i tak jak widzieliśmy, pogląd na przykład, że dzisiaj jest nowe przymierze, szerzyć się będzie jak rak, już się rozszerzył jak rak i w zasadzie ten błąd pociąga za sobą inne błędy, a nie można ulegać tego typu szalonym pomysłom, skoro Słowo Boże mówi, że w nowym przymierzu nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, gdyż wszyscy będą znać Pana. No więc jeżeli ktoś twierdzi, że dziś jest nowe przymierze, to szaleństwo prowadzi do kolejnych błędów, że no nie trzeba głosić Ewangelii, bo wszyscy znają Pana, zbawieni będą również muzułmanie, hinduiści, bo przecież wszyscy znają Pana, skoro oni są takimi, to znają Pana, tak? Bo jest nowe przymierze. Cóż za brednia. List do Hebrajczyków, 8 rozdział mówi, że to jest przyszłość, a stare jest bliskie zaniku. Bliskie zaniku to znaczy, że jeszcze nie znikło. I faktycznie w czasie, jak będzie pochwycenie, uruchomi się zakar Boży i wtedy zacznie się ostatnie 7-lecie Starego Przymierza. I dopiero wtedy, jak to Stare Przymierze opisane w Daniela 9 rozdział od 24 do 27 wersetu, ostatni okres 7-lecie, ostatni jest opisany w 27 wersecie 9 rozdziału Daniela, no to dopiero jak te 7 lat minie, to będzie 1000-letnie królestwo, które właśnie w Starym Testamencie nosi nazwę Nowego Przymierza. I ono będzie zawarte tylko i wyłącznie z Judą i Izraelem, z 2 domami Izraela. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie dali się zbałamucić różnym obcym naukom, które już w Nowym Testamencie zostały potępione i nie ma po prostu możliwości, żeby za takimi naukami iść. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że w cudzie Krzyża Chrystusowego oglądamy tą wielką, wspaniałą ofiarę Chrystusa. Cudowna dobroć i łaska Chrystusa wobec Jego wrogów. Już wspominałem, że Ewangelię zaczęto głosić od Jerozolimy, czyli od bezpośrednich morderców Syna Bożego. I cudowna dobroć i łaska Chrystusa wobec Jego wrogów w sytuacji Jego aresztowania, Jego przesłuchiwania, Jego ukrzyżowania są niepodważalnymi faktami i to jest fakt, że Pan Jezus Chrystus w prawy sposób reprezentował ojcowską miłość wobec winnego świata, wobec winnych ludzi z tego świata. Z serca Pana Jezusa pochodziły te słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, co czytamy m.in. w Łukasza 23 rozdział. Albo też to, co przed chwilą czytaliśmy, 2 Koryntian 5:19, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. I ponieważ Bóg jest doskonale sprawiedliwy, nie mógł przeoczyć grzechu. Musiał ten grzech bezlitośnie osądzić. Lecz jedynym sposobem, w jaki mógł osądzić grzech i uratować grzeszników, było darowanie swojego własnego bezgrzesznego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby Pan Jezus Chrystus poniósł sąd odpowiedni do naszych, do ludzkich grzechów. Nie było żadnego innego sposobu. Gdyby był, to przecież byłby zastosowany. Dlaczego Jezus musiałby cierpieć na krzyżu, gdyby był inny sposób? Ale innego sposobu nie było. Nie było innego sposobu, aby dokonać zbawienia grzeszników. Ta doskonała ofiara wymagała nieskończenie wielkiej miłości, takiej, jaką można tylko dostrzec u Boga. U ludzi się takiej miłości nie znajdzie. I każdy zainteresowany człowiek może spojrzeć na to, co się wydarzyło na krzyżu, na krzyż, gdyż to jest doskonałe dzieło ofiary Golgoty. I jeżeli to jest doskonałe, to nie można tego kwestionować, że Bóg jest Bogiem doskonałej sprawiedliwości i doskonałej miłości. To są po prostu bardzo proste, oczywiste, objawione w Piśmie Świętym fakty. I należy je przyjąć wiarą i posłuszeństwem wobec Boga. Jeśli nie rozumiemy tego, jak pogodzić Bożą sprawiedliwość i miłość z faktem, że wielu ludzi będzie jednak w piekle, choć Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to jest to po prostu fakt, że Bóg jest mądrzejszy niż my. Jego mądrość sięga znacznie wyżej, ponad ludzką zdolność pojmowania. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby to pamiętać, że my nie jesteśmy cwańsi od Boga. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to, co jest wolą Bożą, objawione jest w Piśmie Świętym, mamy przyjąć, że tak jest, a nie cwaniakować i wymyślać własne scenariusze. Jeśli będziemy w pełni wierzyć i ufać naszemu Stwórcy, to nie zawsze będziemy chcieli wszystko rozumieć. Być może będziemy chcieli, ale zaakceptujemy to, że nie wszystko rozumiemy. I tutaj też jest taki błąd ze słowem przeznaczenie. Też to zauważyłem w tych takich różnych wypowiedziach przedstawicieli tego środowiska, z którego pochodzi mówca, którego dzisiaj trzy małe fragmenty analizowaliśmy. Oni mylą słowo przeznaczenie z wybraniem. Słowo przeznaczenie nie jest tym samym, co słowo wybór. Jest między nimi dosyć istotna różnica. Wybór dotyczy osoby, która była wybrana, a z kolei przeznaczenie mówi o jej uprzednim wyznaczeniu do szczególnego błogosławieństwa, jak na przykład do synostwa. Efezjan, widzimy 1 rozdział 5 werset, taką myśl. Efezjan, 1 rozdział 5 werset. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czyli widzimy, że też mamy podobną myśl w Rzymian 8:29, że chrześcijanie mają się stać podobni albo równokształtni do obrazu Syna Jego. I przeznaczenie do takiego błogosławieństwa jest następną prawdą, dającą wielką radość każdemu prawdziwemu wierzącemu. I musimy pamiętać, że to nie to samo co wybór, tak? I kolejna kwestia, która tutaj w tych filmikach się pojawiała, jest mylone po prostu kwestia dwóch rzeczy związanych z ofiarą Chrystusa, czyli kupienie i wykupienie. To są dwie różne prawdy i obie są wynikiem doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 13:44 czytaliśmy, że tam jest opowieść o człowieku, który znalazł skarb. Ukrył go w polu i uradowany odszedł. Sprzedał wszystko, co ma i kupił owe pole. Wiemy, że w 38 wersecie rola pole jest zdefiniowane jako świat. Rola to świat. To Pan Jezus jest tym, który sprzedał wszystko, co miał, czyli swoje życie, aby kupić, i tutaj jest takie słowo greckie agorazo. Agorazo w systemie Stronga to jest numer 59. Agorazo, kupić. I właśnie Pan Jezus sprzedał wszystko, co miał, oddał swoje życie, aby kupić, nabyć świat. Mimo że Pan Jezus jako Stwórca, Stworzyciel i przez prawo stwórcze, czyli prawo Stworzyciela, ma prawo do świata, bo świat należał do Niego, to jednak człowiek, któremu Bóg przekazał zarządzanie światem, pozwolił diabłu, szatanowi wziąć świat w posiadanie jako taki po prostu okrutny uzurpator się zaczął panoszyć diabeł. Pan Jezus nie odebrał go na warunkach szatana, widzimy to nawet w kuszeniu na pustyni, więc Pan Jezus wolał raczej zapłacić ogromną cenę, co pasuje do kazania na górze, tak? Że jeśli chcą od Ciebie szatę, oddaj i płaszcz. I tutaj diabeł po prostu zawładnął światem, bo przejął go od ludzi, ale Pan Jezus odebrał prawo do świata przez zapłacenie ogromnej ceny, ofiarując siebie samego, aby kupić, to jest słowo agorazo, już wspomnieliśmy, agorazo, 59 według Stronga, i aby kupić go jako swoją własność. Zatem świat i wszystko, co w nim jest, całkowicie w dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. Ta sama prawda jest wskazywana m.in. w Ewangelii Jana 12, rozdział 32 werset. Tego dzisiaj chyba nie czytaliśmy. Nie, czytaliśmy. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Czyli jednoznacznie widzimy, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Pan Jezus mówi tutaj o ludziach niezbawionych, nie o zbawionych ludziach, lecz o tych wszystkich zwiedzionych, którzy będą musieli przed Nim zdać sprawę, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, o czym czytaliśmy w 2 Tesaloniczan 2:10. I skoro tak, to niektórzy szaleńcy twierdzą, że ponieważ świat i wszyscy ludzie zostali nabyci przez ofiarę Chrystusa, zatem wszyscy należą w ten żywy sposób do Pana. I takie rozumowanie prowadzi do poglądu, że nikt z ludzi nie będzie zgubiony. To wyznaje m.in. chyba ten właśnie oszustak, Adam Szustak, którego wspominał ten właśnie mówca, którego filmiki dzisiaj 3 fragmenty analizowaliśmy. Nie jest to oczywiście prawdą, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tym, że Pismo nie kończy opisywać tego problemu w ten sposób i nie wolno tego mylić. 2 Piotra 2:1 mówi o fałszywych nauczycielach, którzy pójdą do piekła. Czytaliśmy ten fragment dzisiaj. I będą zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Tak? I oni pójdą do piekła. Mówiąc o tych samych ludziach, werset 17 mówi, że dla nich jest przewidziany, przeznaczony najciemniejszy mrok, czyli jezioro ognia i siarki. Pomimo tego, że Pan Jezus Chrystus ich kupił, to znowu to samo słowo agorazo, 59 według Stronga. Czyli ci sami ludzie są kupieni i ci sami pójdą do piekła. Widać jednoznacznie, demaskuje to całkowicie te błędne nauczania, których tutaj słuchaliśmy w wykonaniu tego mówcy, którego 3 fragmenty z jednego filmika mieliśmy pod uwagą dzisiaj. I mówiąc w ten sposób, pamiętamy, że to są ludzie, którzy idą do piekła, a zostali też kupieni. Ich końcem jest wieczna ciemność piekła. Ponieważ Chrystus zapłacił wielką cenę, aby ich kupić. Chrystus ma prawo, podwójne prawo, ma prawo zrobić z nimi, co uważa za stosowne. A co uważa za stosowne? Wrzucić ich do jeziora ognistego przygotowanego dla diabła i jego aniołów, bo tak obwieścił w Słowie Bożym. Jeśli ludzie tacy odmawiają poddania się woli Pana Jezusa Chrystusa, całkowicie słusznym jest ich wieczne cierpienie, jako konsekwencja ich nieposłuszeństwa. Wykupienie jest tutaj wyraźnie przedstawione przez Pismo Święte i jest bardzo blisko z kupieniem. Wykupienie i kupienie. Ale jest różnica między tymi dwoma zagadnieniami przedstawianymi przez Pismo Święte. Bo jeśli chodzi o wykupienie, jest po prostu termin wykupienie zastosowany jedynie do chrześcijan, którzy w pokucie i wierze przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Wskazuje na to Efezjan 1, pierwszy rozdział, 7 werset. Efezjan, pierwszy rozdział, 7 werset. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Odkupienie ma znacznie większą wartość niż kupienie. Tak, to są różne terminy i powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli Pismo Święte używa dwóch różnych terminów, to dosyć często dlatego, że chodzi o dwie różne sprawy. I tutaj tak jest. Odkupienie ma znacznie większą wartość niż kupienie. Jeśli niewolnik, bo to trzeba tak porównać z niewolnikiem, został kupiony, zazwyczaj oznaczało to, że stawał się niewolnikiem nabywcy. Jednak gdy został wykupiony, gdzie tu słowo mamy litro, 3084 według Stronga, oznaczało to, że nie tylko był kupiony, lecz stawał się całkowicie uwolnionym. Odkupienie ma w greckim to samo znaczenie, co całkowite uwolnienie. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Dlatego o chrześcijanach możemy wyraźnie powiedzieć, że są wolni, bo zostali odkupieni. Odkupienie to więcej niż kupienie. Tak samo wierzący został uwolniony od winy za swoje grzechy, od związania z grzechem, odwiązania grzechem. I to się stało oczywiście przez drogocenną krew Chrystusa. Przez, poetycko mówiąc, przyjęcie Chrystusa do serca. Ta wolność staje się skuteczna, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, tak Pismo mówi. Czyli cudowna wolność łaski, bo łaska to jest niezasłużona życzliwość wyrażająca się w tym, że otrzymujemy coś, na co w ogóle nie zasłużyliśmy. Miłosierdzie z kolei to jest to, co powoduje, że zasłużyliśmy na Boży gniew, a ten Boży gniew na nas nie spada z Bożego miłosierdzia. I teraz dla wierzącego, jeżeli weźmie pod uwagę całość nauczania Pisma Świętego, to wyraźne jest rozróżnienie i uzupełnienie tych dwóch rzeczy, czyli kupienie i odkupienie. I to jest bardzo ważne, że dziecko Boże na równi pamięta o tych dwóch faktach. I również bardzo ważne jest, a co tutaj było mieszane przez tego mówcę, być może, tak jak mówię, to nie były jego poglądy, tylko kogoś, kogo on tam przedrzeźniał lub cytował w sposób taki, że to po wyrwaniu wygląda jak jego własna wypowiedź, ale może kogoś cytował i to nie są jego poglądy. To jeszcze jest ważne, żeby odróżnić zastępstwo od przebłagania. Chrystus jest moim zastępcą, bo jestem zastąpiony przez Chrystusa. I to jest ważne, żeby pamiętać, że doskonała ofiara Chrystusa zawiera w sobie i przebłaganie, i zastępstwo. Zastępstwo i przebłaganie. I pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. Pierwszy Jana 2:2. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czyli widać, że ten mówca całkowicie mieszał te rzeczy. A tu jest jawnym objaśnieniem tego, że Pan Jezus Chrystus, On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, lecz i za cały świat. Pan Jezus Chrystus przez swoje wielkie dzieło cierpienia za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, sam jest przebłaganiem, które doskonale zadowala Boga odnośnie grzechu. Dlatego nie mamy już żadnej świadomości grzechu, bo doskonała ofiara Chrystusa została złożona. Jego ofiara, ofiara Chrystusa, jest wystarczająca, aby Bogu umożliwić przyjęcie każdego i przebaczenie każdemu grzesznikowi żyjącemu pod niebem. Każdemu, kto się nawraca, uznając się za grzesznika, który bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia będzie na wieki zgubiony. I każdego, jak już poetycko użyliśmy tego sformułowania, kto wpuszcza albo zaprasza Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, tak jak mówi Pismo, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Chrystus jest nie tylko przebłaganiem za nasze grzechy, czyli za grzechy wierzących chrześcijan, lecz również za cały świat, czyli za niewierzących niechrześcijan. Umarł Chrystus z powodu grzechów całej ludzkości. I Duch Święty doskonale wiedział, że w czasach ostatecznych przyjdą szydercy naśmiewający się ze Słowa Bożego i lekceważący ofiarę Chrystusa. Dlatego dodał nie tylko za nasze. Ten wyraz nie tylko za nasze jasno wskazuje na to, że przebłaganie jest również za grzechy innych, czyli za grzechy całego świata. Jaki mądry Duch Święty jest, że umieścił to z wyprzedzeniem w Piśmie Świętym, bo wiedział, że tego typu poglądy jak w tych trzech wycinkach będą kiedyś głoszone. Ta sama prawda przebłagania jest oczywista w 1 Koryntian, jak czytaliśmy, 15 rozdział od 1 do 4. Czyli ja przeczytam to miejsce, 1 Koryntian. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism. Ewangelia, którą głosił Paweł i przez którą Koryntianie zostali zbawieni, mówiła, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia został wzbudzony z martwych według Pism. Zanim Koryntianie zostali zbawieni, Paweł powiedział im, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Nasze w rzeczywistości to był właśnie środek ich zbawienia, prawda? A nie już coś, co było później. Jeśli zatem słuszne powiedzieć jest całemu światu, Chrystus umarł za nasze grzechy, to nie możemy tego zapominać i powinniśmy tak mówić. Bo jest słuszne powiedzieć całemu światu, Chrystus umarł za nasze grzechy, co udowadnia 2 Koryntian 5 rozdział, 15 werset. Bo tam jest wyraźnie powiedziane, jak dzisiaj czytaliśmy, że On umarł za wszystkich. Chrystus umarł za wszystkich, a przyczyną powodującą, że było to niezbędne, są grzechy wszystkich. To jest bardzo ważne. Fakt, że Chrystus umarł za wszystkich, nie oznacza, że wszyscy zostaną zbawieni, co już wcześniej wykazaliśmy. Biblijną konkluzją jest, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli albo byli martwi. To widzimy właśnie w tym 2 Koryntian, 5 rozdział, 14 werset. Koniecznym było niezbędnym, aby jeden umarł za wszystkich. Jeden, Chrystus Jezus, umarł za wszystkich. Za wszystkich tych, którzy w Bożych oczach są martwi w swoich przestępstwach i grzechach. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że w tym momencie jest mowa o przebłaganiu, a nie o zastępstwie. Na podstawie tego, co już przeczytaliśmy, możemy jednoznacznie zauważyć, że każdemu człowiekowi mogłyby być odpuszczone grzechy, gdyby w wierze przyszedł do Chrystusa, gdyby uwierzył. I to jest prawda. Natomiast błędem byłoby, jeżeli byśmy uważali, że każdemu człowiekowi zostały odpuszczone grzechy, bo to wtedy jest nieprawda. Jest to błędna droga rozumowania, bo wtedy mieszane są ze sobą prawdy o przebłaganiu i o zastępstwie, bo to nie można tego mieszać. I jeżeli weźmiemy słowo zastępca, zastępstwo, jest taki zresztą traktat Mój Zastępca, napisany przez twórcę chloroformu, naukowca, to ten zastępca, Chrystus Jezus, zastąpił mnie. Wyraz zastępstwo w samym Piśmie Świętym nie występuje, stąd jest trudność zdefiniowania tego, jednakże jest idea związana z zastępstwem. I na przykład list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I tu jest wyraźnie pokazane, taki Chrystus był ofiarowany, aby zgładzić albo ponieść grzech wielu. Tutaj mamy do czynienia właśnie z tą ideą zastępstwa. Chrystus nie poniósł grzechów wszystkich ludzi, lecz wielu. To rozróżnienie jest istotne w tym momencie. Jeśli mówimy o zastępstwie, jest mowa o wielu. Wielu tych, którzy w rzeczywistości zaufali Jemu jako Zbawicielowi. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli widzimy, kluczowa jest tu wiara w Pana Jezusa, wiara w imię Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że Chrystus poniósł nasze grzechy, chrześcijan. To takie określenie różni się od tego, że umarł On za nasze grzechy. To są dwie różne rzeczy. Pierwszy termin mówi o tym, co dotyczy tylko wierzących, tak? Czyli że Chrystus poniósł nasze grzechy, a z kolei drugi jest prawdziwy w stosunku do wszystkich ludzi, czyli to, że On umarł za nasze grzechy. 1 Piotra 2,24 napisany jest do wierzących i on mówi nam o tym, że On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie. Dopiero po przyjęciu Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela lub, mówiąc poetycko, do swojego serca, można mieć tą drogocenną pewność zbawienia. Nie wcześniej. To jest niemożliwe. Te wspaniałe słowa z Izajasza, to był 53 rozdział. Izajasza 53. Rozdział, wersety 5-6. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. I jeżeli tak, to te słowa dotyczą również tylko wierzących. Jego ranami jesteśmy uleczeni, wskazuje na to. I Pan Jego dotknął karą, zawinął nas wszystkich, wskazuje na zastępstwo. Bóg został przebłagany w odniesieniu do całego świata. W rezultacie, wskutek tego, dobrej Ewangelii, każdy, kto chce, może przyjść, może być głoszona wszystkim ludziom. Ale korzyści z tej prawdy są udziałem tylko tych, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego zastępcę. I nie wolno tych rzeczy mylić. Te dwie ważne sprawy musimy rozważać oddzielnie, ale pilnować się, żeby nie zapędzać się za daleko. Dlatego, że obie te prawdy muszą być aktualne przez całe życie i powinny być cenione przez każde prawdziwe dziecko Boże. I mam nadzieję, że ten trochę trudny temat udało nam się trochę okiełznać. No więc te subtelne, fałszywe nauczania, które są propagowane w internecie, mają to do siebie, że żeby je przeanalizować, to bardzo często wystarczy po prostu przeczytać wersety na ten sam temat i one w piśmie to wyjaśniają, co dzisiaj widzieliśmy. Przypominam o tym, że co roku do tej pory miałem takie kalendarzyki do bezpłatnego rozpowszechniania. Na ten 21 rok mam. Być może na następne też Bóg daruje, jeśli wcześniej Pan Jezus nie przyjdzie po chrześcijan, że też będą te kalendarzyki, ewentualnie właśnie takie. Serdecznie zachęcam do tego, abyście podarowali je sąsiadom, sąsiadkom, wrogom, przyjaciołom lub zwyczajnie stanęli na ulicy i rozdali kilku osobom. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Oczywiście tradycyjnie pod koniec zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać. Czytaj.biblie@onet.pl. Telefon 739 089 088. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Stacjonarny adres Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli macie życzenie otrzymać bezpłatny Nowy Testament, to bardzo chętnie się takowym podzielę. Na przykład mam takie lub te z psalmami i przypowieściami UBG i bezpłatnie mogę wysłać każdemu, kto ma życzenie takowy otrzymać. Jeżeli będę miał od Ciebie zamówienie, od Państwa zamówienie, to chętnie na to zamówienie odpowiem według możliwości. Bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.